Ciebie na tym miejscu. Wywyższam Cię, Duchu Święty. Wywyższam Cię, Duchu Święty, za Twoje namaszczenie. Uwielbiam Cię, Boże. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, za to, że ludzie są przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Witajcie, kochani. Nazywam się Anita Rochniak i dzisiaj Ewangelią, którą Ci opowiem, wyciągam do Ciebie rękę. To jest tylko Twoja decyzja, czy Ty się tego chwycisz, czy uwierzysz. Bo Ewangelia to moc Boża dla tego, który uwierzy, ale głupstwo dla tego, który to wątpi, który w to nie wierzy. Chcę Ci dzisiaj mówić o Bogu, ale nie o tym Bogu, który jest znany w naszym kraju. O tym słabym Bogu, o którym ja wiedziałam przez 20 kilka lat. Chcę Ci powiedzieć o Bogu, który ma moc przenieść Cię ze śmierci do życia. Temu Bogu, który ma moc, aby pokazać Ci dziś, że możesz być zbawiony. Chcę Cię skonfrontować z pewną prawdą. Na zbawienie sobie nie zasłużysz niczym, żadnymi wysiłkami. Ja wiem to. Ja przez 20 lat starałam się zrobić coś, aby wkupić się w łaski Boga. Jak pójdę w niedzielę do kościoła, jak pójdę do spowiedzi, jak dam 2 złote dla bezdomnego, to jestem cacy, Boże. Ale wewnątrz siebie Ty jeszcze nie jesteś czysty. Moja pewność zbawienia była bardzo chwiejna, bo kiedy robiłam niby te dobre rzeczy, to moje ego rosło i wtedy mówiłam: no Boże, jestem dobry człowiek, więc zasługuję sobie na niebo. Ale wystarczy, że gdzieś podwinęła mi się noga i już nie czułam się taka święta. Ale myślałam, że jest jeszcze jedna opcja. Jak nie jestem taka święta, ale nie, ja nie pójdę do piekła, to może ten czyściec. Ale chcę Ci powiedzieć, że czysta nie ma, bo są dwie drogi. Jest niebo i piekło. I chcę Ci powiedzieć, że nie zasłużysz, ale możesz przyjąć to za darmo. Jeśli chcesz być zbawiony, to posłuchaj tego, co mam Ci do powiedzenia. Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię, aby wykupić człowieka. On już tak naprawdę zrobił wszystko. Ale człowiek jest egoistyczny sam w sobie i mówi: poradzę sobie. Sam sobie jestem Bogiem. Ale ja 5 lat temu w swoim pokoju ukorzyłam się przed Bogiem. Ja przyznałam się sama przed sobą, że nie znam Boga. Że jestem brudna. Ja czułam ciężar grzechu. I wiesz, o czym mówię. Kiedy rano wstajesz, nie chce Ci się żyć. Kiedy nie możesz zasnąć. Kiedy przychodzą do Ciebie lęki. Kiedy cały się trzęsiesz, kiedy idziesz do pracy. Wiem, o czym mówisz. Ale możesz być dzisiaj uwolniony. Możesz być zbawiony. Zbawienie to dar za darmo, żebyś nie mógł zasłużyć. Wystarczy tylko, że przyznasz się sam przed sobą, że żyjesz bez Boga. Poprosisz Go o pomoc i uznasz swoim Panem i Zbawicielem. Narodzisz się wtedy na nowo. Zamieszka w Tobie Święty Duch. Ten sam Święty Duch, który stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten sam Święty Bóg. Bóg jest życiem, nie martwotą. To nie figura, nie obraz. Rozumiesz, to żywa osoba. To żywy Bóg. Kto chce dziś poznać Boga? Kto chce się pojednać z Bogiem? To nie jest tak. Jesteście jeszcze młodzi.
nie myślicie o śmierci, ale ja panicznie bałam się śmierci. I wiem, że wielu ludzi ma ten lęk, bo miałam niewiedzę w tym temacie, ale kiedy poznałam Jezusa, ja jestem pewna, 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 ja wierzę w to, że jestem zbawiona. I nie dlatego, że zrobiłam coś dobrego, ale dlatego, że przyjęłam zastępczą ofiarę Jezusa. Że ja uwierzyłam w to, że Jezus umarł na krzyżu za moje wszystkie grzechy, że On poniósł mój grzech. I tylko wtedy możesz wejść do nieba. Tylko dlatego, bo Jezus zapłacił za ciebie karę. Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Każdy. Możesz mówić, że ciebie to nie dotyczy, ale Słowo Boże mówi każdy. Ale Bóg miał wielki plan uratowania człowieka. On podstawił samego siebie, aby zapłacić za grzeszną naturę człowieka. On już to zrobił. Ale Bóg nie jest chamski. I On respektuje twoją wolną wolę. Ja w 2015 roku zadecydowałam, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. I od tego momentu jestem zbawiona. Moim Ojcem jest Bóg w niebie. Nie martwię się i nie boję się, bo wiem, co będzie ze mną, kiedy opuszczę tą ziemię. Ty też możesz mieć tą pewność. Wystarczy, że szczerze zawołasz do Jezusa. Przeprosisz Go za to, że żyłeś bez Niego. I ustanowisz swoim Panem i Zbawicielem. Kochani, wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy, w pewnym momencie swojego życia spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy żywym Kościołem na tej ziemi. Właśnie to jest Kościół. To jest Kościół. Kościół to ludzie, którzy osobiście poznali Jezusa Chrystusa. Nazywamy się Kościół Mocy i spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 na ulicy Dzierżyniowskiej 11. Mieszkam nasz Święty Duch. Na naszych spotkaniach ludzie są uzdrawiani, uwalniani. Jeżeli jesteś chory, to przyjdź. Pomodlimy się o ciebie, a zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, to podejdź do nas. Pomodlimy się o ciebie i zostaniesz wolny. Jest na tym miejscu osoba, kobieta z wirusowym zapaleniem wątroby. Podejdź do mnie, pomodlę się o ciebie i zostaniesz uzdrowiona natychmiast. Podejdź, nie bój się.